Siemano, dzisiaj robimy sobie Daily Dungeona. Są takie Daily Dungeony dla nowych graczy, którzy nie wiedzą. Są takie dungeony, które można robić raz dziennie. Chyba, że ma się premium platynkę, to można robić dwa razy dziennie takie Daily Dungeony. I aktualnie jesteśmy na ogrodzie Fabris, gdzie, jeśli ktoś nie wie, dropią pety z kostki po bossie. I kamienie ewolucji petów. Czyli ogólnie wszystko co związane z petami to raczej dropi tutaj na tym dungeonie. Głównie z kostki z bossa. Bijemy to? Czy nie? Dobra, bijmy to. No i spoko. No kurde, nie oddałem tego questa, mógłbym w sumie oddać questa i co? Mógłbym oddać questa i wziąć nowego, ale nie ogarnąłem, nieważne. Ogólnie jak się tutaj wejdzie, to na początku idzie się na środek, później w dwa korytarze. No i na końcu po prostu teleport do bossa i tyle, jest walka z bossem. Więc za bardzo skomplikowany ten dungeon nie jest. Dobra, byliśmy już w obydwóch? Nie, jeszcze na górze nie byliśmy. O, tutaj stąd zaczynamy, idziemy na środek. Później jeden korytarz, drugi korytarz i wracamy tutaj, żeby otworzyć portal do bossika. Więc teraz idziemy sobie w drugi korytarz. Tutaj sobie wszystko lurniemy. Zapomniałem, że skille są na QWER, a nie na liczbach. Nie przez przypadek pota wypiłem. To jakiś ziołek w ogóle Sparty sobie wyszedł. XD. Wyszedł sobie z Daily Dungeona, lol. Albo go wywali, bo nie wiem. Ale no dziwne. I to jeszcze gościu bez premki, czyli prawdopodobnie chyba tylko raz mógł wejść na tego dungeona i jeszcze z niego wyszedł, więc nie za ciekawie. Bo teraz, żeby wejść na tego dungeona, będzie musiał czekać do jutra. No i tutaj mamy komnatę z bosikiem. Pyk, wyskoczyła żaba. Czyli bosik. Jakiś bardzo trudny ten dungeon też nie jest, bo to robimy go teraz na piątce i tak naprawdę za dużo on nie wymaga. Ten boss też jest taki, mech. A, tańczę sobie. XD. No i tyle. I tak wygląda Daily Dungeon Ogród Fabris. Oczywiście była legenda, ale ja wziąłem zielony, typical. Jeszcze zobaczymy, co z kostki tutaj poleci ciekawego. Pecik. O, jest kobold. Jaki tier? Nie mam pojęcia. Czekaj, zarejestruj. To jest tier 0. Okej. Okay. Czyli te dwa sobie wyleweluję i będę mógł je ulepszyć na tier 1. Spoko. No i to by było na tyle. Elo.